Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie na kanale YouTube, dokładnie z ekonometrii, z budowy modelu ekonometrycznego, a dokładniej z weryfikacji takiego modelu. Osobiście jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, tak jak widzicie tutaj między innymi z ekonometrii, gdzie w miarę możliwości, jeśli mogę pomóc, pomogę. Wystarczy się ze mną skontaktować na zadania, projekty małpa.wp.pl lub wejść na stronę internetową. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki element, jakim jest badanie istotności parametrów strukturalnych modelu w ramach weryfikacji dowolnego modelu ekonometrycznego. Chodzi o to, że jeżeli w modelu mamy przykładowo dwie zmienne objaśniające i określiliśmy, ile wynoszą ich współczynniki, czyli oszacowane parametry strukturalne i znamy ich błędy standardowe, czyli o ile wartości tych współczynników, czyli oszacowanych parametrów, mogą być wyższe lub niższe, to możemy w tym momencie określić z prawdopodobieństwem błędu 5%, czy wpływ tych zmiennych, czyli tutaj x1, x2, na zmienną objaśnianą jest trwały, czy też nie. W tym celu przeprowadzamy test istotności parametrów strukturalnych, tak zwany test Studenta. Mamy oczywiście test istotności łącznej, tak zwany test F, a my tutaj zajmujemy się na razie tym testem indywidualnej istotności, czyli popularnym testem test Studenta. Generalnie chodzi o to, że mamy hipotezę zerową i alternatywną dla każdego z oszacowanych tutaj współczynników, czyli widzicie i równe 1, i równe 2, i raz w hipotezie zakładamy, że ten parametr jest równy 0, a potem, że jednak jest alternatywnie różna od 0. Czyli mówiąc po ludzku, parametr jest dany nieistotny, a potem, że jednak jest istotny, bo w ekonometrii czy w statystyce symbolicznie cokolwiek równe 0 to nieistotne, nie występuje, nie ma. A więc możemy powiedzieć, że wpływ danej zmiennej tutaj na objaśnianą Y jest nieistotny, czyli nie ma, ta zależność jest nietrwała, a tutaj, że jednak jest ta zależność trwała jako zaprzeczenie. Jeżeli znamy wartości tych współczynników, czy dodatnie, czy ujemne, nie ma to znaczenia, ale podzielimy przez kolejną kolumnę tutaj zaznaczoną błąd standardowy, to otrzymamy tak zwaną statystykę test studenta. W różnych programach czasem te statystyki test studenta są generowane automatycznie, jeśli nie, to liczymy to przez to, mamy tutaj wynik. I w tym momencie te dwa wyniki pozwalają nam na określenie, czy dana zmienna, każda z osobna, x1 i x2, trwale wpływają na y. Jeżeli tutaj wzrokowo, jeszcze nie mam krytycznej, jeżeli widzę wzrokowo, że te wyniki statystyki test studenta posiadają wyniki nawet mniejsze od 2, czy na minusie, czy na plusie, ale wyniki są po prostu co do wartości bezwzględnej niskie, bo poniżej 2, to ja się raczej będę spodziewała tego, że dana zmienna nie wpływa trwale na Y, czyli na zmienną objaśnianą w modelu. Potwierdzeniem tego jest czasem niekoniecznie zawsze wygenerowana, ale w niektórych programach od razu generowana wartość P. Ona tutaj, jeżeli widzę, że statystyka test studenta jest poniżej, mówię, co do wartości bezwzględnej 2, mogę się spodziewać tego, że wartość P, która może być, a nie musi być wygenerowana, będzie w tym momencie powyżej 5%. Bo tak wysoka wartość P, prawdopodobieństwa, mówi o tym, że będą istniały podstawy, przynajmniej istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej w przypadku danej zmiennej, która będzie mówiła o tym ostatecznie, że dana zmienna trwale nie wpływa na Y. Więc to są wyniki niekorzystne, tak jak to jest niekorzystne. I poprawnie przeprowadzając ten test studenta na badanie istotności parametrów strukturalnych co do indywidualnej istotności, ta wartość krytyczna
krytyczna, jak jest generowana. Proszę zobaczyć. Jeżeli pierwszym z elementów funkcji rozkład T od W, czyli rozkładu T studenta odwrotne, po naszemu mówi się krytyczne, pierwszym elementem jest prawdopodobieństwo. Najczęściej przeprowadzamy badanie modelu ekonometrycznego przy 5%, a stopnie swobody generalnie to jest jakaś liczba obserwacji, ale pomniejszona o liczbę zmiennych objaśniających i minus 1. Dlatego mam 17 minus 2 minus 1, bo 17 to jest liczba obserwacji, 2 dwie zmienne objaśniające i minus 1, bo zawsze. Czyli n minus k minus 1 to są tak zwane stopnie swobody w teście T studenta na badanie indywidualnej istotności parametrów strukturalnych modelu. I teraz, jeżeli mi wychodzi, że, tak jak tu napisane jest, że obliczone T1 i T2, czyli te dwie wartości, są mniejsze od wartości krytycznej, czyli od tego wyniku, i co jest najważniejsze, od wartości bezwzględnej, bo plus minus to tutaj nie ma żadnego znaczenia, czyli możemy powiedzieć, że parametry istotnie nie różnią się od zera, czyli są po prostu mniejsze. Te statystyki są mniejsze od krytycznej, co się przekłada na to, że parametry istotnie nie różnią się od zera, a tym samym zmienne objaśniające, czyli zarówno x1 i x2 oddzielnie w sposób nieistotnie wpływają na zmienną objaśnianą. Dlaczego? Bo jeżeli statystyka T studenta jest mniejsza od krytycznej, to ja mogę powiedzieć o tym, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Tak jest w każdym teście bazującym na statystyce T studenta, a u nas hipoteza zerowa mówi o nieistotności, czyli ja mogę, nie mogę odrzucić przy 5% hipotezy mówiącej o tym, że parametr stojący, czyli te liczby, każda z osobna, nie jest nieistotny statystycznie. Przekłada się to na to, że wpływ tych zmiennych, które wygenerowały te współczynniki, na zmienną Y jest nietrwały. Jest to bardzo negatywny wniosek dla jakości modelu, bo zasada jest taka, że podstawą budowy modelu, oprócz współczynnika determinacji wysokiego, oprócz niskiego błędu współczynnik zmienności reszt, on się powinien do 10% mieścić, podstawowym jakością modelu jest to, elementem jakości modelu jest to, że zmienne powinny trwale, indywidualnie wpływać na Y. W tym przypadku konkretnym to nie zaszło. Oznacza to tyle, że zmienne zostały źle dobrane do modelu, ewentualnie liczba tych obserwacji wziętych do modelu jest zbyt niska. Na pewno trzeba w jakiś sposób reestymować model, ale to już zajmiemy się w oddzielnym kroku. Ja na ten czas kończę omawianie badania istotności parametrów strukturalnych modelu testem T studenta. Jeżeli potrzebujecie, zapraszam Was do udostępniania moich filmów znajomym. Korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, a gdy potrzebujecie, kontaktujcie się od razu ze mną poprzez stronę internetową zadania-projekty.pl, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Zapraszam do nauki, pozdrawiam serdecznie i powodzenia w kolejnym semestrze.